Witajcie, tu Radio Supeł. Z tej strony Wiktoria. I Krystian. Chcemy wam przedstawić reportaż z wydarzenia Artystyczna podróż z Picassem, który odbył się 3 lutego w ratuszu w mieście Białystok. Wystawa była nieoczywista i mogła być odbierana na wszelakie sposoby. Obejrzeć było można oryginalne dzieła oraz reprodukcje docenianych prac. Zanim zapoznamy was z wypowiedziami uczestników wystawy, przybliżymy wam postać samego Pabla Picasso. Jeden z wielu biografów Pabla Picasso, Ingo W. Walter, w swojej pracy określił malarza jako geniusza stulecia. Uważał bowiem, aby zasłużyć sobie na takie miano, nie wystarczy stworzyć coś rewolucyjnego, zrywającego z kanonami dzieła. Tworzenie miało być odzwierciedleniem emancypacji charyzmy samego malarza, której celem jest zafascynowanie zarówno krytyków, jak i zwolenników. Niewątpliwie Pablo Picasso był nią obdarzony, bowiem do dziś jego prace wywołują skrajne emocje. Od najmłodszych lat wykazywał się niebywałym talentem, który jako pierwszy dostrzegł jego ojciec, również malarz i wykładowca. Mimo, że młody Pablo zrezygnował z wykształcenia akademickiego, nie przeszkodziło mu to w drodze do artystycznego rozwoju. Picasso nie tworzył wyłącznie obrazów. Był to wyjątkowo płodny i wszechstronnie uzdolniony artysta. Pośród jego prac można znaleźć rzeźby, ceramikę, ryciny, ale również litografię, której poświęcona jest ta wystawa. Litografie odgrywają bardzo dużą rolę w dorobku artysty, bowiem stworzył on łącznie około 350 grafik. Litografia jest jedną z wielu technik graficznych zaliczanych do druku płaskiego. Zastosowanie litografii było wielkim przełomem w udostępnieniu sztuki szerokiej publiczności, bowiem nawet średnio zamożni mogli pozwolić sobie na zakup reprodukcji największych mistrzów. Picasso perfekcyjnie posługiwał się również innymi mieszanymi technikami, takimi jak aquaforta, aquavita czy heliograwiura. Tworząc matrycę, wykorzystywał wcześniej opracowane przez siebie tematy portretów, martwej natury oraz zwierząt, spośród których najczęściej przedstawiał byka. Walka oraz tematyka wojenna fascynowała artystę od wielu lat. Największymi, najbardziej znanymi przejawami tejże pasji jest oczywiście Guernica, namalowana w 1937 roku na zamówienie republikańskiego rządu Hiszpanii. Po którego stronie opowiadał się Picasso. Był to pełen ekspresji i wyrazu manifest przeciwko władzy generała Francisco Franco i brutalności wojny. W tym samym roku pisał: artyści, którzy żyją i pracują z duchowymi wartościami, nie powinni stać obojętni wobec konfliktu, w którym stawką są najwyższe wartości cywilizacji i humanizmu. W trakcie II wojny światowej malarz przystąpił do francuskiej partii komunistycznej, zaś po jej zakończeniu zaangażował się w działalności ruchów lewicowych i pokojowych. W 1949 roku powstaje słynna litografia Gołąb pokoju, który zdobił plakat Kongresu Pokoju w Paryżu. Nie jest to jednak jedyne dzieło, które odbiło się echem w późniejszych latach. W 1948 roku malarz przeprowadził się do francuskiego miasteczka Velouris. 3 lata później na ścianach kaplicy, którą mieszkańcy miasta przekazali artyście, aby urządził w niej pracownię, stworzył kompozycję zatytułowaną Wojna i pokój. Po powstaniu kaplicy można by oczekiwać religijnych przedstawień. Jednakże Picasso całkowicie odrzucił sakrum. Jego dzieło jest alegorią polityki, symbolizującej wojnę oraz sztuki, które przedstawia pokój. Litografie prezentowane na wystawie wykonane zostały przez Atelier Murlo, francuską drukarnię litograficzną założoną w 1852 roku przez Fernanda Murlota w Paryżu. Z usług drukarni korzystali najwięksi artyści. Poza Picassem byli to między innymi H. Matisse, J. Miro, M. Calani. To dzięki rodzinie kreatora grafika stała się niezwykle popularną techniką i została podniesiona do rangi sztuki. Swoją pracę Picasso rozpoczął od wojny. W centralnej części umieścił przerażającą rogatą postać, dzierżawiącą zakrwawiony nóż
i stojącą na rydwanie zaprzężoną w 3 konie. Postać ma zarzucony na plecach wór, który jest czarny i w którym znajdują się ludzkie czaszki. Końskie kopyta depczą otwartą księgę. Jest to symbol dyktatury do kultury, którą uważano za niebezpieczną i konieczną do zlikwidowania. Za zaprzęgiem możemy dostrzec cienie, również uzbrojone. Użyte barwy czarne, szare, czerwone kontrastują z lewą stroną obrazu, na której ukazany został wojownik pokoju. W jednej ręce trzymał dzidę, na której zawieszona jest waga, czyli symbol sprawiedliwości, zaś w drugiej białą tarczę z gołębiem pokoju. Pod nim możemy dojrzeć portret kobiety. Jest to towarzyszka życia artysty, aktorka François Gillot. Na twarzy wojownika maluje się spokój, bez lęku stawia czoło przeciwnikom. Z kolei w przedstawieniu pokoju widzimy sielankową atmosferę, harmonię. Po lewej stronie grupa osób odpoczywa pod owocowymi drzewami. Zaczytana kobieta karmi dziecko, mężczyźni zaś piszą. Nad ich głowami znajduje się wielobarwny jednorożec, który może nawiązywać do słońca. Większą część litografii zajmuje scena grupowa. W środkowej części dziecko orze pługiem zaprzężone w skrzydlate konie. Picasso, jak już zostało wspomniane, bardzo nawiązywał w swoich pracach do mitologii. Pegas jest jednym z odniesień. Po lewej stronie artysta ukazał fauna, pół człowieka, pół kozła, grającego na fletni. Przy dźwiękach jego muzyki tańczą dwie nagie kobiety. Towarzyszy im dwójka dzieci. Jedno z nich balansuje na podstawie trzymanej przez kobiety. Próbuje utrzymać na głowie równoważnie z akwarium, z ptakami oraz klatkę z rybami. To absurdalne przedstawienie podkreśla radość, entuzjazm, jakie dominują z tego dzieła. Nawet czarna, złowroga patrząca sowa nie jest w stanie popsuć nastroju bawiącemu się towarzystwu. Jednakże na palcu jednej z tańczących możemy zobaczyć klepsydrę. W ten sposób Picasso chciał pokazać, że czas ludzki jest ograniczony. Wielkie radości przeminą. Sowa była również częstym gościem na pracach malarza. Na ekspozycji przedstawiona została sowa śmierci. Symbolika sowy jest bardzo szeroka i zależna od kultury. W Grecji była ptakiem bogini mądrości, Ateny. W innych kręgach, m.in. we Włoszech czy w Polsce, wierzono, że pojawienie się sowy miało być złowrogim omenem, a jej pokuchiwanie zwiastowało szybką śmierć. Traktowana była jako zwierzę pochodzące z zaświatów, żyjące na cienkiej granicy między światem ziemskim a światem umarłych, dnia i nocy. Władysław Kopaliński, autor słownika symboli, napisał, że sowa jest ucieleśnieniem m.in. smutku, ciemności, samotności na uboczu. Sowa na grafice Picassa z pozoru wygląda jak zwykły ptak. Jeżeli jednak przyjrzymy się jej bliżej, możemy dostrzec, że przypomina ona artystę. Kto choć raz widział czarno-białe zdjęcia malarza, od razu rozpozna ciemne, przenikliwe oczy i charakterystyczne brwi. Pozostałe dzieła, składające się na cykl, to dwa przedstawienia kobiet w charakterystycznym, kubistycznym stylu Picassa oraz portrety François Gillot. Fascynacja bykami przejawiała się najbardziej w rysunkach Minotaura, potwora o głowie byka i ciele człowieka. Symbolika ta była bliska sercu Picassa. Targany problemami małżeńskimi, często ukazywał siebie jako mitologiczną postać. Z jednej strony ślepego i zasługującego na współczucie, z drugiej zaś niebezpiecznego i pełnego życia. Los Toros ukazuje nam toreo, czyli walki byków. Ta hiszpańska tradycja od lat wzbudza mnóstwo emocji. Jedni widzą w niej krwawe, bezcelowe mordowanie zwierząt, zaś inni starają się dopatrzeć ukrytych znaczeń. Często interpretowana jest jako zmaganie mężczyzny o względy kobiety, którą darzy namiętnym, ale zgubnym uczuciem, które może doprowadzić go do śmierci. Niewątpliwie jednak Corrida de Toros jest rodzajem sztuki, swoistego spektaklu.
Mamy aktorów, którzy następująco kolejne po sobie. Toreadorzy, drażniące bika za pomocą żółto-różowych płach. Następnie pikador, wpijający lance w kark rozwścieczonego zwierzęcia. Za nim bandajeros, którzy kaleczą je krótkimi włóczniami. A na końcu główny aktor, matador, poruszający muletą, stara się zmylić byka i uniknąć jego rogów, aby ostatecznie zadać śmiercionośny cios. Wszystkie elementy, ruchy aktorów, wściekłość jednego zwierzęta, ruchy płachty i taniec matadora, składają się w akty przedstawienia, które, tak jak obrazy Picassa, również jest sztuką i podobnie jak dzieła malarza, wzbudzają zachwyt i kontrowersje. Przykładem, w jaki sposób była odbierana ta tradycyjna ceremonia, mogą być słowa Ernesta Hemingwaya. Jeśli idzie o moralność, wiem tylko, że niemoralne jest to, po czym czujemy się źle. I walka byków, oceniana według tych kryteriów, jest dla mnie bardzo moralna, ponieważ czuję się doskonale, kiedy trwa, i mam poczucie życia i śmierci, śmiertelności i nieśmiertelności. A kiedy się zakończy, jest mi bardzo smutno, ale czuję się wspaniale. A teraz, po zapoznaniu Was z Picassem oraz z jego dziełami, zapraszamy Was na odsłuchanie reportażu z wydarzenia oraz posłuchania opinii jego uczestników. Od lat interesuję się twórczością Picassa, odkrywam na nowo, zapoznaję się z nowymi pracami, a dzisiejsza wystawa najbardziej chyba zainteresowała mnie obrazy Wojny i Pokój. Przeniesienie barw z czerni i zastanawiałam się, który z tych obrazów był pierwszy i dlaczego Picassa tak bardzo zainteresowały kolory. Odkrywam dalej, zobaczymy jeszcze ciekawe obrazy. Czy może Pani to odnieść do współczesnej sytuacji konfliktów w ostatnim czasie? Myślę, że dobrym obrazem jest właśnie obraz Wojna i Pokój, dlatego że niezależnie czy te straszne rzeczy działy się w czasach Picassa, czy obecnie, to jedno wspólne powiązanie to tragedia ludzka, ból. I tak jak Picasso obrazuje to, takie wybrakowanie duszy ludzkiej, przeżyć, które zabijają w nas to, co najbardziej ludzkie, gdzie umieramy nie tylko będąc na wojnie, ale obserwując z daleka. Po prostu umieramy wszyscy. Picasso świetnie to obrazuje. Bardzo ciekawa. Owszem, skromna, ale no, siłą rzeczy wiadomo, że zdobyć środki na to, żeby Picassem przytłoczyć, to by było ciężko. Nie w Polsce, natomiast no, bardzo mi elegancko przeprowadzona opowieść odnośnie historii pana Picassa. Także jesteśmy mile zaskoczeni. A nasze pokolenie jest po prostu fanami Picassa, bo ten czas, kiedy on żył. Nawet jak byliśmy w podstawówce, to wiedzieliśmy, kim był Picasso. Nie wiem, czy teraz dzieci wiedzą, daj Boże, życzę im, żeby wiedziały i żeby potrafiły spojrzeć na tą sztukę. Bo też staraliśmy się wnuka, nastolatka tutaj przyciągnąć, ale się nie dało. Ale wspaniale, że wypełniacie Państwo tę misyjną działalność Radia Supeł, które serdecznie pozdrawiam. Jakie są charakterystyczne elementy tej wystawy? Charakterystycznymi elementami tej wystawy są prezentowane przez nas litografie składające się z dwóch cykli. Jeden to jest cykl Los Toros, czyli cykl ukazujący walki byków, słynną hiszpańską corrida, drugi zaś to jest Wojna i Pokój. Czy istnieją na tej wystawie prace wyjątkowo cenne i uznane? Myślę, że wszystkie prace są wyjątkowo cenne, ale warto zwrócić uwagę na cykl Wojna i Pokój, który też można odnieść do czasów współczesnych. Jest wojna na Ukrainie, i widzimy, że wojna jest złem, tak jak pokazują tutaj te litografie Picassa. Natomiast pokój jest dobry. Wojna niszczy kulturę. Pokój pomaga się rozwijać. A jakie zaangażowanie było artysty w wojnę i jaki był stosunek do niej? Artysta nie walczył bronią, artysta walczył pędzlem. Stworzył też pracę taką bardzo znaną przeciwko okrucieństwu wojny. Praca nazywa się Guernica. Namalował ją w 1937 roku. Po tym, jak dowiedział się, że zbombardowano hiszpańskie miasto Guernicę, w trakcie którego to bombardowania zginęło wiele ludności cywilnej. Picasso brał też udział w kongresach pokojowych.
pokojowych, działał na rzecz pokoju, był też we Wrocławiu w 1948 roku, stworzył litografię na Międzynarodowy Kongres w Francji. Jaka technika została wykorzystana do tych dzieł? Te stworzone są w technice litograficznej. To jest technika druku płaskiego, gdzie rysunek przeznaczony do powielania wykonuje się na takim specjalnym kamieniu litograficznym. Najczęściej jest to kamień wapienny. W klasycznej litografii rysunek nanosi się tłustą kredką lub specjalnym tuszem litograficznym na gładko wypolerowany kamień. Po wykonaniu takiego rysunku powierzchnia kamienia jest zakwaszana specjalnym roztworem kwasu azotowego i gumy arabskiej. Następnie rysunek zwilża się wodą, po czym nanosi się na niego farbę, którą przyjmują tylko zatłuszczone miejsca. Odbitki wykonuje się przykładając zwilżony papier do kamienia, czyli matrycy, i odbija się w prasie litograficznej. Jakie aspekty byka mogą być interpretowane jako symbole, którymi się mógł utożsamiać? Tworząc matrycę, właśnie Picasso bardzo często przedstawiał byka. I fascynacja tymi zwierzętami przejawiała się najbardziej w rysunkach Minotaura, potwora o głowie byka i ciele człowieka. Ta symbolika była szczególnie bliska sercu Picasso, bo targany problemami małżeńskimi często ukazywał siebie jako mitologiczną postać, z jednej strony ślepego i zasługującego na współczucie, a z drugiej niebezpiecznego i pełnego życia.